Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na już jakiś czas temu obiecany przeze mnie film, czyli takie denko typowo makijażowe. Nie znajdziecie tutaj żadnej pielęgnacji, także już nie będę przedłużać i zaczynamy. Nie mam tych produktów jakoś bardzo dużo, bo jak wiadomo, dużo łatwiej mi zużyć jest pielęgnację niż kolorówkę, też przez wzgląd na to, że jeżeli chodzi o pielęgnację, mam wytyczone produkty i ich się trzymam, no z kolorówką niestety tak się już nie dzieje, więc idzie mi to dużo, dużo wolniej. Ale mam kilka podkładów, kilka pudrów i tak dalej, więc już nie będę przedłużać i wyciągam, może właśnie zaczniemy od podkładów. Wykończyłam 4 podkłady i muszę Wam powiedzieć, że rozpiera mnie po prostu duma, gdy o tym mówię i myślę, no bo niestety nie zdarza mi się to jakoś super często, raczej przez wzgląd na to, ile tych podkładów mam, jest to bardzo trudna sprawa. Właściwie mam 5 podkładów. Dobrze, zacznijmy może od pierwszego, który gdzieś tam się plasuje, powiedzmy na szczycie, jeżeli chodzi o moje ulubione podkłady. Jest to podkład marki Eveline Selfie Time i to jest kolor numer 03 Vanilla. I zużyłam go w całości w dość krótkim czasie, co może Wam tylko podpowiedzieć, jak bardzo mi się on spodobał. No i tak, test tego podkładu również możecie znaleźć na moim kanale, jak chyba zresztą każdego, o którym będę tutaj mówić. Jest to naprawdę świetny podkład. Mam zapas różnych kolorów i z pewnością będę zużywać na przestrzeni jakiegoś tam czasu. Bardzo lubię, to jest podkład, który mnie generalnie nie zawodzi. I nawet gdy on tam musi trochę więcej godzin na mojej twarzy wytrzymać, to bez problemu tak się dzieje. W dodatku on kosztuje bardzo mało, bo poniżej 20 zł możecie go zdecydowanie spotkać gdzieś tam w drogeriach. Warto się na niego skusić. Wiem, że są osoby, którym on totalnie nie podpasował, no ale tak jest ze wszystkim, nie ma co się oszukiwać. Jednemu pasuje jedno, drugiemu drugie. Także nie sugerujcie się też do końca tym. Ale jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to może warto po niego sięgnąć. Kolejno mam również podkłady marki Eveline i już w sumie zapomniałam o nich, bo jakiś czas temu je zużyłam i tak sobie trochę leżą z myślą o tym, że właśnie nakręcę takie denko, ale nadarzyła się okazja i w końcu jest. I to są podkłady te takie chyba najbardziej znane Liquid Control. I ja tutaj je miałam w dwóch odcieniach, to jest 010 oraz 030 Sun Beige. Ten 010 był na mnie dobry taką zimową porą, natomiast ten 030 zdecydowanie letnią, a czasem po prostu mieszałam je między sobą, gdy byłam gdzieś tam pomiędzy dwoma kolorami. To są zdecydowanie lekkie podkłady, które stworzą nam przepiękny taki efekt baby face, takiej twarzy trochę rozmytej i to jest dla mnie taki bardzo pożądany efekt. Ale to nie jest też podkład, który Wam przykryje nie wiadomo jakie zmiany na twarzy, więc nie oczekiwałabym tego od niego. Wiem, że jest to podkład lubiany zarówno przez osoby z cerą suchą, mieszaną, wrażliwą, także jest on dość uniwersalny pod tym kątem. Ma pipetę, więc jednym może to odpowiadać, drugim nie. Mi generalnie nie przeszkadza, chociaż nie ukrywam, że wolę podkłady z pompką. I muszę przyznać, że są naprawdę bardzo udane podkłady tejże marki. I swojego czasu on naprawdę miał swoje 5 minut, jeżeli chodzi tutaj o YouTube. No i generalnie dużo osób miało go w użyciu. Kolejne dwie propozycje to już są podkłady nieco nowsze, to znaczy, że one zostały wydane nie tak dawno temu. Zacznę może od tego bardziej popularnego, bo też wiele osób się na niego skusiło, nie tylko z mojego polecenia, ale ogólnie on też był dość znany właśnie tutaj na YouTubie. I mowa tutaj o podkładzie marki Bourjois Always Fabulous. I ja go mam miałam w dwóch kolorach. Tutaj zużyłam akurat kolor 125, czyli ciut jaśniejszy. Mam go jeszcze w kolorze chyba 210, z tego co pamiętam. No i ten podkład również sprawdzał mi się dobrze. Ten już miał zdecydowanie większe krycie niż te dwa poprzednie. I też ta jego formuła już była dużo bardziej taka gęsta, kremowa, bardziej treściwa. To opakowanie już zdecydowanie wygląda dużo bardziej luksusowo, trzeba to przyznać, ale też zawartość była bardzo dobra. Co prawda za ten podkład trzeba było już zapłacić więcej niż za tamte, które Wam pokazałam, ale to był naprawdę bardzo trwały podkład i z przyjemnością, tak jak Wam mówię, zużyłam go w przeciągu też dość krótkiego czasu, muszę przyznać, ponieważ nie pamiętam, ale chyba premiera tego podkładu miała miejsce około rok temu. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc też to nie jest jakby długo,
biorąc pod uwagę fakt taki, że naprawdę tych podkładów mam lub miałam sporo, bo części się ostatnio też pozbyłam. Także to jest naprawdę też bardzo dobra propozycja, którą warto przetestować. A ostatnim podkładem jest podkład, który chyba w mojej toaletce jest najkrócej zdecydowanie, bo chyba zimą testowałam go na swoim kanale, tak mi się wydaje. I jest to Gosh Dextreme. Wybaczcie, ale to opakowanie jest mocno nieudane pod tym kątem, że nie da się go za bardzo doczyścić. Sam podkład moim zdaniem jest rewelacyjny, choć o nim za dużo nie można było usłyszeć tutaj w tej przestrzeni YouTube'owej. Wiem, dlaczego Gosh jakby nie ma zbyt dużego takiego marketingu i z tego pewnie to wynika. A szkoda, bo moim zdaniem podkład jest naprawdę bardzo innowacyjny, wygląda przepięknie na twarzy i z pewnością kiedyś jeszcze sobie do niego wrócę. Ja go tutaj miałam w kolorze 004 i nie był to najjaśniejszy kolor, raczej sięgałam po niego, gdy byłam trochę bardziej opalona, zimą z pewnością nie, ale pod tym względem jest to innowacyjny podkład, ponieważ on wyglądał dość drogo na twarzy. No i też bardzo długo się utrzymywał, także jeżeli macie ochotę zobaczyć sobie test trwałości na mojej twarzy, to oczywiście może właściwie w opisie Wam zostawię do tych podkładów testy, będzie łatwiej Wam je odszukać. No także ten się zapisał gdzieś tam w gronie moich ulubieńców zdecydowanie. Idąc powiedzmy gdzieś tam chronologicznie, powinnam teraz nałożyć korektor, więc pokażę Wam dwa, które zużyłam. Pierwszym z nich jest korektor, który był w limitowanej edycji Belle dla Biedronki. I wygląda on tak. Szczerze Wam powiem, że liczę na to, że on kiedyś wróci do sprzedaży, ponieważ był to rewelacyjny korektor. To był korektor, który moim zdaniem był totalnie bez wad. Może tam gama kolorystyczna byłaby do lekkiej poprawki, natomiast sam korektor w sobie był rewelacyjny. To był jeden z tych korektorów, którego wcale nie musiałam utrwalać żadnym pudrem i wyglądał pięknie i nie przemieszczał się w ciągu dnia, także to też jest jego na pewno plus. Natomiast to też był bardzo trwały korektor, który przepięknie krył, ale też nie przesuszał mojej delikatnej skóry pod okiem. Także jeżeli kiedykolwiek on wróci, może też w innej szacie graficznej, to bardzo Wam polecam, bo był świetny. Ten korektor również bardzo lubiłam i mam go jeszcze w dwóch odcieniach. Znaczy ten sobie kupiłam ponownie, bo mi się po prostu skończył, a uważam, że to jest bardzo dobry korektor i to jest również marka Eveline i tutaj mamy Liquid Camouflage i ten jest w kolorze 01 Light. Mam go też w kolorze 02, tak mi się wydaje. No i mam jeszcze go ponownie w tej wersji jasnej i to jest również bardzo dobry korektor, który całkiem dobrze kryje, znaczy to krycie jest naprawdę dobre w porównaniu tam do innych korektorów, jest naprawdę w porządku. Nie robił mi nic złego w tej strefie pod okiem, a to już jest dla mnie duży wykładnik tego, czy korektor jest dobry, czy też nie. No i jest to też tania, dostępna propozycja, także możecie sobie sięgnąć po niego przy okazji na przykład jakiejś promocji, często takowe są w Hebe. W Rossmanie też, chociaż moim zdaniem w Hebe jest więcej i częściej promocji tego typu, także również Wam mogę polecić, jeżeli nie chcecie wydać zbyt dużych pieniędzy na korektor, a potrzebujecie całkiem dobrego krycia, to jak najbardziej Wam się sprawdzi. Jeżeli chodzi o pudry, to mam tutaj trzy. Jeden pod oczy i od niego zacznę, bo to też jest mój ulubieniec i wróciłam do niego ponownie. Mowa tutaj o pudrze marki PZ Puff Cloud. Jest to naprawdę rewelacyjny puder i jak on mi się skończył, to w bardzo szybkim czasie zamówiłam kolejny, gdzie myślałam, że dostanę go stacjonarnie u siebie w mieście, ale niestety nie był on dostępny. No i muszę Wam powiedzieć, że przez tych kilka dni naprawdę za nim bardzo tęskniłam, także myślę, że jest to najlepsza możliwa recenzja dla Was. Uwielbiam ten puder i uważam, że co prawda też nie testowałam bardzo wielu pudrów dedykowanych pod oczy, natomiast ten jest naprawdę rewelacyjny i nie czuję potrzeby zmian, ponieważ on jakby nie rozjaśnia za bardzo tej przestrzeni pod okiem, nie odbija światła w taki, wiecie, nieładny sposób jakimiś iskierkami, czego bardzo nie lubię w tej okolicy pod okiem. Sprawdza mi się świetnie, także uważam, że też warto po niego sięgnąć. No i zostały mi jeszcze dwa pudry do twarzy. Zacznę od tego, za którym zdecydowanie nie przepadałam i nie wrócę do niego ponownie. Kiedyś muszę Wam przyznać, że całkiem często sięgałam po pudry marki Ecocera, zarówno te ryżowe, bambusowe. Później ta ich oferta się znacznie rozszerzyła. No i właśnie wtedy sięgnęłam po puder jęczmienny, który miał być całkiem fajny i
również matowić cerę, ale przy tym ładnie ten makijaż scalać. Moim zdaniem w przypadku, gdy używałam tego pudru, ten makijaż wyglądał dużo gorzej. Moje gdzieś tam pory były podkreślone i generalnie nie przepadałam za nim. Finalnie zużyłam go w momencie, gdy miałam na przykład tylko na przykład filtry na twarzy w ciągu lata, ale nie chciałam się jakoś super świecić, więc sobie przypudrowałam w twarz i wtedy to się sprawdzało, ale w żadnym innym przypadku nie. Więc moim zdaniem nie jest to puder wart polecenia. Być może komuś się sprawdzi i wcale by mnie to nie zdziwiło, aczkolwiek jeżeli chodzi o mnie, to duże nie. Za to kolejny puder to zdecydowanie jest ten, po który sięgam zawsze i on zawsze w mojej toaletce jest. Mowa tutaj oczywiście o pudrze marki Golden Rose. Jest to naprawdę świetny puder, który bardzo dobrze scala ten makijaż. Dzisiaj zresztą też mam wykończony makijaż właśnie tym pudrem. Bardzo ładnie wygląda, przez dość długi czas trzyma mat, ale w taki dość nowoczesny sposób. To nie jest taki właśnie płaski mat, bo jeżeli chodzi o ten puder, to ja bym powiedziała, że to jest właśnie taki typowy, płaski, suchy mat, za którym ja szczerze mówiąc nie przepadam. Natomiast ten puder bardzo ładnie leży na twarzy, nie wygląda sucho i przez wiele godzin po prostu wygląda dobrze. Także to Wam mogę zdecydowanie polecić, ale to wiecie, bo polecam już go Wam od wielu, wielu lat. Uzbierało mi się też całkiem sporo produktów do brwi. Nie wiem, czy tylko ja takich dużo zużywam, czy u Was też to tak wygląda, ale mam, uwaga, 5 kredek do brwi. I wszystkie są drogeryjne, także niska półka cenowa. Zacznę może od tego, bo za tą kredką przepadam najmniej, jeżeli chodzi na tle tych innych, o może w ten sposób. I jest to kredka marki Vibo i to jest Feather Brow Creator. Nie przepadałam za nią, szczerze mówiąc zużyłam ją, wiadomo, ale to nie była kredka, za którą bym szalała jakoś specjalnie. Wiem, że wielu osobom ona się jak najbardziej sprawdza. Moim zdaniem ona tworzyła taki dość nieestetyczny efekt na brwiach i nawet gdy ją wyczesywałam, to ja gdzieś tam ją widziałam, a bardzo nie lubię tego efektu, zdecydowanie bardziej lubię, gdy to się po prostu wszystko ładnie wtapia. Tanie, ale pokażę Wam powiedzmy równie tanie opcje, szczególnie te, choć w życiu bym nie powiedziała, że się polubię z tymi kredkami, a mam je tutaj w ilości 2 sztuk. Choć myślę, że teraz będzie je w miarę ciężko dostać z tego względu, że Bell wychodzi z Rossmana, szafy są likwidowane, jestem ciekawa, co wejdzie w zamian, ale to jest taka kredka. Dlaczego bym nie powiedziała, że to będzie gdzieś tam jedna z moich bardziej ulubionych? Z tego względu, że ona jest bardzo miękka. To jest kredka bardzo miękka, która bardzo szybko się kończy, co sprawia, że jest ona kompletnie niewydajna. Natomiast ja ją właśnie kupiłam w momencie, gdy były bardzo duże wyprzedaże w Rossmanie. Wzięłam sobie 2 sztuki i ona wtedy była po jakieś 5 zł, więc stwierdziłam, że super. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych kredek, ponieważ gdy sobie wyrysuję te brwi, dzisiaj nie mam, bo ona mi się już po prostu skończyła jakiś czas temu, dzisiaj mam czymś innym zrobione brwi, natomiast gdy normalnie malowałam sobie kształt tych moich brwi, to ona po prostu się świetnie wtapiała, po wyczesaniu te brwi wyglądały po prostu idealnie, no i pod tym względem mogę stwierdzić, że jest to jedna z lepszych kredek, której używałam, natomiast jest ona bardzo miękka, a jak wiecie, ja zawsze mówię, że ja nie lubię tego typu kredek, no i szybko się kończy, więc jakby wszystko działa na jej niekorzyść, aczkolwiek efekt końcowy był po prostu rewelacyjny, no i dlatego też Wam ją pokazuję. Kolejną kredką jest coś, co również zawładnęło YouTube'em gdzieś tam jakąś chwilę temu. Jest to kredka z Rimmela Brow Pro Micro i ona wygląda tak, bardzo mi przypomina swoim wyglądem kredki z Golden Rose i ja ją miałam w kolorze jakim? 003 Dark Brown. Nie wspomniałam Wam jeszcze o tym, że te z Vibo miałam... Nie wiem w jakim kolorze, bo nie ma tutaj koloru. A ta z Belle również była w kolorze 03 Brunette. Także jeżeli chodzi o tę z Rimmela, była w porządku, jak najbardziej mi się z nią dobrze pracowało, ale moim zdaniem nie robiła jakiegoś takiego spektakularnego efektu i ona też w tej cenie swojej wyjściowej wcale nie należy do najtańszych, także moim zdaniem można znaleźć
lepsze kredki w niższej cenie, natomiast jeżeli znajdziecie ją gdzieś tam w promocji, to wtedy warto się zdecydowanie na nią skusić. Ta już nie jest tak miękka, nie jest tak woskowa, bardziej mi ona przypomina, zaraz Wam pokażę, o, ona mi właśnie przypomina trochę kredkę z Golden Rose, no ale jest trochę droższa, więc tutaj zależy, czego oczekujecie. No i jeszcze Wam pokażę dwie moje również ulubione kredki z Maybelline, którymi mi się świetnie pracuje, one bardzo dobrze wyglądają, one też nie są woskowe, są bardziej właśnie takie suche, bym powiedziała, przez co nie kończą się za szybko i to są kredki, które nazywają się Total Temptation i ja je mam w kolorze Deep Brown. One jedynie, co mogę Wam powiedzieć, to mają dość dziwny kształt, który jeżeli macie swoje bardzo takie cienkie lub wątłe brwi, to może Wam to zdecydowanie utrudnić pracę z tą kredką. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo ona ma taki dziwny dość kształt. Natomiast jeżeli Wasze włoski nie są jakieś takie marne lub niewidoczne, to będzie to super kredka, bo bardzo szybko się z nią po prostu pracuje, przez to, że jest taka dość spora. To bardzo szybko się z nią pracuje i również bardzo ładnie i estetycznie przede wszystkim wygląda na brwiach. Zużyłam również zamiennik z Inglota Duraline, czyli po prostu My Secret Fixer Liquid. No i moim zdaniem kompletnie nie ma różnicy między tymi produktami. Cena jest zbliżona, bym powiedziała, w takiej swojej pierwotnej wersji, natomiast My Secret często robi gdzieś tam promocje i muszę Wam przyznać, że kiedyś mi się udało dorwać to za chyba 16 zł, z tego co pamiętam, no więc bardzo przyzwoita cena. Ja muszę mieć coś takiego w swojej toaletce, bardzo mi to usprawnia pracę, wiadomo, jest to dobra rzecz przy pomadach, ale też można po prostu uzyskać taki kolor eyelinera z cienia, jaki tylko sobie chcecie i to właśnie w tym pomaga. Także uważam, że jeżeli nie macie, nie wiem, Inglota gdzieś tam pod nosem, a potrzebujecie tego typu produktu, to warto poczekać chwileczkę, aż on będzie dużo tańszy i wtedy można się na niego skusić. Zostało mi jeszcze dosłownie kilka produktów, także już powoli kończę. Zużyłam tusz do rzęs Maybelline i to się nazywa The Falsies Lash Lift Mascara. I wygląda to tak. Dla mnie jest to tusz niemalże idealny i on robił mi super efekt na rzęsach, pomimo że moje rzęsy są wątłe. Przyznaję to bez bicia i jakby cały czas też to podkreślam, że one nie są jakby najdłuższe, najgęstsze i tak dalej. Natomiast po tym tuszu widziałam znaczącą różnicę i z pewnością do niego wrócę, ale mam też 3 otwarte na ten moment, więc jakby staram się je zużyć. I wiem, że też jakby wielu osobom się kompletnie nie sprawdził, bo on też ma taką dość dziwną i dużą szczoteczkę, o może tak Wam pokażę, więc ja też nigdy nie przepadałam za takimi włochatymi szczoteczkami, natomiast jeżeli chodzi o ten tusz, to on mi robił po prostu świetny efekt i z przyjemnością do niego wrócę. Muszę przyznać, że teraz te tusze, które posiadam otwarte, nie jestem do końca z nich zadowolona, no ale je zużyję, no bo co mam z nimi zrobić, nie wyrzucę, więc tylko Wam mówię, że mi się po prostu świetnie sprawdzał. Kolejną rzeczą jest eyeliner z Eveline i teraz też muszę powiedzieć, że to jest mój absolutnie ulubiony eyeliner, z którym mi się świetnie pracuje i z pewnością pójdę po kolejną sztukę, ponieważ już za nim naprawdę tęsknię. I to jest taki eyeliner, który myślę, że również już możecie bardzo dobrze znać, który nazywa się Precise Brush Liner. To jest właśnie taki produkt z pędzelkiem, nie z żadną gąbką, bardzo precyzyjnie zakończony. Świetnie mi się nim malowało kreski, on się też nie rozlewał, bo tutaj mam porównanie do eyelinera, który też wcześniej często, z którego często korzystałam. Natomiast zauważyłam, że właśnie ten potrafi się nieestetycznie rozlewać. A mowa tutaj o tym z Vibov z kolekcji Katosu. On jest bardzo fajny, czarny, też ma cienką, precyzyjną końcówkę, natomiast właśnie on trochę się potrafi rozlać, a ten z Eveline nie. Także, no, skoro go zużyłam również w dość krótkim czasie, to weźcie pod uwagę, że on jest naprawdę fajny i moim zdaniem, jeżeli chodzi o drogerię, to nie wiem, czy znajdziecie lepszy. I zostało mi jeszcze kilka produktów do ust. Tak, to też nie jest łatwa sprawa dla mnie zużyć produkty do ust, ponieważ również mam ich całkiem sporo. Zacznę od konturówki, która mnie kompletnie nie zachwyciła i nie wiem, z czego to wynika, bo
Szczerze mówiąc, nie słyszałam jeszcze złej opinii na temat tych konturówek, raczej każdy chwali, więc nie wiem, czy mi się trafił jakiś felerny model, czy jakaś zelżała kredka, ciężko mi to stwierdzić. Jest to kredka marki Pierre René Lip Matic w kolorze 08. Kolor był absolutnie piękny i bardzo mi się podobał, taki trochę jesienny odcień. Natomiast ta konturówka była niebywale sucha. Szczerze mówiąc, chyba najtańsze konturówki, które posiadam, dają lepszy efekt niż ta, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Nie chcę jakby ryzykować kupnem kolejnej, żeby sprawdzić, czy faktycznie miałam pecha, czy taka jest ich konsystencja, ale nie podobała mi się ona, nie była ona kremowa, wręcz tak opornie sunęła po ustach, tworząc taki bardzo nieładny efekt, więc ja Wam nie polecę. No chyba, że to ja trafiłam na jakiś nie taki model. Za to dwa kolejne produkty do ust bardzo sobie ulubiłam i z przyjemnością je zużyłam. Pierwszą rzeczą jest to kultowy produkt, naprawdę, odkąd pamiętam, to wszyscy to pokazywali na YouTubie jakieś parę ładnych lat temu i jest to po prostu Max Factor Lipfinity w tej swojej pierwotnej postaci, nie w tej matowej, która jest teraz, ale właśnie taka i ja to mam w kolorze 180. Przepiękny kolor, który nie wiem, czy ja coś tu jeszcze wygrzebię. Może i tak. No nie bardzo, bo to już po prostu nie chcę mi malować. Przepiękny taki odcień nude, ale jednak trochę ciemniejszy. Bardzo dobrze mi się to trzymało na ustach i często po prostu po to sięgałam tak intuicyjnie, bym powiedziała. Także rewelacyjny produkt. Nie wiem, czy sięgnę po to po raz kolejny, ponieważ te pomadki są dość drogie, a no nie będę ukrywać, mam sporo innych, więc jakby nie czuję potrzeby do niej wracać. Chociaż może kiedyś, czemu nie? Za to ta, jak wiecie, jest moją ulubioną od dość długiego czasu. Jest to pomadka Kat Von D Locket w kolorze Lolita, już nawet nie patrzę, bo wiadomo, że w takim. No i to jest pomadka, którą kupiłam w pierwszy dzień premiery Kat Von D w Polsce. Wtedy kupiłam też bazę pod podkład, kupiłam podkład, no i kupiłam właśnie tę pomadkę. No i jak z tamtych rzeczy nie byłam jakoś super zadowolona, tak ta pomadka to życie, a potwierdzę to mówiąc, że mam drugi taki egzemplarz, także miałam dwa, jeden był w domu, drugi gdzieś tam zawsze był w torebce, w aucie, w ruchu. Jeden już skończyłam doszczętnie, nic tu nie ma, opakowanie już tu jest przeźroczyste, dosłownie absolutnie mój ulubiony kolor i powiem Wam szczerze, że właśnie gdy ona mi się skończyła, zastanawiałam się, co ja mam zrobić, czy kupić sobie kolejną w tym kolorze, czy może skusić się na coś nowego. Kusi mnie pomadka Start w kolorze Bestie. I z przyjemnością bym ją sobie spróbowała, bo tak jak Wam mówię, tą jeszcze mam w użytku. Także być może, jeżeli tamta mi się nie sprawdzi, to wtedy wrócę do tej. Ale tak, uważam, że te pomadki są naprawdę super. Ja wiem, że dużo osób mówi o nich bardzo dużo złych rzeczy. No i rozumiem, jak i ze wszystkim. Ja uważam, że to są bardzo dobre, trwałe pomadki, a ten kolor to jest po prostu... Zawsze jak go miałam na ustach, to zawsze były pytania, co mam na ustach. Zawsze. To jest kolor, który jest tak uniwersalny, ale on na każdej osobie wygląda zupełnie inaczej. Także no jest to bardzo ciekawa propozycja, bo jednak nie każda pomadka wygląda dobrze na każdym typie urody, a ta nie dość, że na wielu osobach wygląda trochę jaśniej, na innych trochę ciemniej, to ten kolor po prostu podkreśla wszystko, co dobre. Także tyle, to by były moje wszystkie zużyte kolorowe kosmetyki. Na pewno też zaraz pojawi się film z takim pielęgnacyjnym dękiem, bo już znowu mi się sporo tego uzbierało. No i tak, będę dalej próbować zużywać kolejne pozycje makijażowe, bo jest to dla mnie duży wysiłek, nie będę ukrywać. Mam nadzieję, że film Wam się przyjemnie oglądało i koniecznie dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków miałyście w swoich zasobach i co o nim sądzicie, a jeżeli nie, to być może czymś Was nowym zainspirowałam, coś sprawiło, że może zapragniecie posiadać daną rzecz, koniecznie dajcie znać. A ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę, za Wasz poświęcony czas, no i widzimy się następnym razem. Pa, pa!